Cześć, witajcie na trzecim filmiku omawiającym pompę Boscha z Common Raila. To jest pompa CP3. Zresztą pokażę wam tutaj. O, nie wiem, czy to będzie widać. O, myślę, że widać. Jest to mało znaczące. W każdym razie trzysekcyjna pompa z układu Common Raila. Ktoś, kto nie oglądał poprzednich filmików, no to zapraszam, od pierwszego będzie wam łatwiej oglądać, a film został rozrzucony na trzy celowo, żeby po prostu nie zatruwać niepotrzebnie, nie? Więc tak, dla przypomnienia, na pierwszej części mieliśmy omówioną sekcję pompy niskiego ciśnienia, czyli zasilanie naszej pompy. Mieliśmy nasz wałek. Mieliśmy słabe punkty, mocne punkty, jeżeli te mocne były. No i skupialiśmy się w drugiej części. Na czym? Na w drugiej części mieliśmy omówione tłoczki. Czyli nasze tłoczki. To jest jeden z trzech, który sobie pracuje wewnątrz. Omawialiśmy to. No i dzisiaj przechodzimy do kwestii słabych punktów. Jak ktoś regenerację robi takiej pompy, zwracajcie przede wszystkim uwagę jaką. Począwszy od wałka, jeżeli wyciągniecie sobie wałek, to musicie zwracać uwagę na jedną rzecz. Jeżeli na którymkolwiek wałku widzicie, że są jakiekolwiek tutaj uszczerbki, są wrzery, są jakieś ślady, że były opiłki, no to niestety musicie taką pompę bardzo solidnie przeglądnąć. Musicie już ocenić, czy element się nadaje jeszcze do pracy, bo rzecz jest jaka. Jeżeli tu będziemy mieli zużycie, to zużycie musicie pamiętać, że ono się będzie pogłębiało. Ono będzie się robiło większe, nigdy się nie będzie regenerowało. To nie jest jakaś tkanka ludzka, która teoretycznie się zregeneruje. Więc jeżeli ubytek materiału jest, no to niestety on się będzie pogłębiał. Jak nie wierzycie, to pooglądajcie sobie filmy, są w sieci. Pozdrawiam pana profesora na przykład, który bardzo fajnie omawia w sieci kwestii jakichś tam korbowodów, jakichś tam panawek, także też szacunek wielki. No ale to o to chodzi, żeby pomagać coś tam, żeby po prostu życie było łatwiejsze. No ale dobra, słuchajcie, nim przejdziemy do tej kwestii omawiania tego, zapraszam nowych, którzy jeszcze nie znają mojego kanału, do subskrypcji. Oczywiście liczę na łapeczkę w górę, jak filmik się komuś podoba. Jeżeli uznaję, że czas stracił, niepotrzebnie oglądał ten film, no to już nie dajcie tej łapki, po prostu się wyłączcie. A jak chcecie komentować, bo potrzebujecie jakiejś porady, naprawy i tak dalej, to po prostu śmiało piszcie. Po to jesteśmy, żeby wam pomagać, żeby było wam lżej. Bo może się okazać sytuacja taka, że ktoś ma Common Raila, chciałby sobie z nim sam poradzić, ma jakieś tam pojęcie, ale serwis niestety kosztuje, naprawy kosztują i kosztowały będą jeszcze pewnie więcej, nie? W każdym bądź razie, no, 20 rok mamy, ale kurczę, nie zapowiada się ogólnie lepiej, żeby było, nie? Ciekawe, co będzie w przyszłym, no, ale dobra, nie zatruwam, nie gadam niepotrzebnie. Przechodzimy do kwestii naszej pompeczki. Więc tak, rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o czym? O naszych tłoczkach. Teraz jak doglądniemy sobie kwestię, to w tej pompie biorę ten tłoczek, wkładam go od drugiej strony, żebyście widzieli, jak to właśnie wygląda. Tłoczek sobie tam siedzi, o, dokładnie tak. Sobie siedzi. No i co ten tłoczek robi? Otóż ten tłoczek dostaje paliwo, czyli dostaje niskie ciśnienie tam tych kilku barów, które jest dostarczane za pomocą pompki wstępnej, zacząwszy, a później wiadomo przez nasz filtr, korpus i tak dalej, pompy, i on się przedostaje do środka. No i rzecz jest jaka, to paliwo zostaje sprężone, czyli w ten sposób uzyskujemy na przykład z 3 barów uzyskujemy 3 bary. No to jest pompa Boscha, która pracuje w układzie Common Raila z normą bodajże Euro 3, jak Euro 4, jak pamiętam. No to wiadomo, że taka pompa będzie miała do 2000 barów na pewno, bo wiadomo, że ze wzrostem normy emisji spalin wzrasta i nam ciśnienie, o czym nie wiem, czy wszyscy wiedzą, ale tak niestety jest.
W pompach na przykład już, gdzie są wtryskiwacze piezo stosowane, czy piezo, czy jakbyśmy to chcieli nazywać. W każdym razie na przetwornikach sterowanych już wyższym napięciem, w zależności od tego, jaki to jest wtrysk, to gdzieś tam kiedyś omówimy, to tam już panują i ciśnienia wyższe i jest zupełnie inna praca tej pompy. W każdym bądź razie tu przyjmijmy, że nasz tłoczek robi 300 barów, nie? Gdzie w tym momencie z trzech będziemy mieli 900. No, przyjmijmy teoretycznie, nie? Wiadomo, że to na wyższej partii obrotów, nie mówimy o biegu jałowym. Chyba że ją zablokujemy. No ale dobra, żeby takie paliwo mogło się dostać do środka, to ono ma do pokonania pewną drogę. Dostaje się paliwo tu przez nasz otworek, przez nasz o-ring. Czyli jak ktoś nie oglądał filmiku, nie odrobił lekcji, to ja pokażę. Takie otworki znajdują się trzy. Tu jest jeden z otworków, na przykład tu. Jeden. Drugi, trzeci. To są otworki, którymi się przedostaje niskie ciśnienie i ono, bach, wlatuje sobie do pompy. Ale nim takie ciśnienie trafi na nasz tłoczek, co może się stać? Ano, może się okazać sytuacja tego typu, że zostanie spuszczone z powrotem w dół. Więc jeżeli ktoś ma problem na przykład tego typu, że pompa... widać wyraźnie, że spuszcza paliwo, że potrzebuje samochód okręcić chwilę, żeby mógł zapalić, no to w ten czas może to świadczyć o tym, że problem możemy mieć z takim właśnie oto maleńkim zaworkiem. I to jest taki maleńki zaworek, który może Wam zrobić bardzo dużego psikusa. Dlaczego psikusa? To już Wam teraz powiem. To jest zaworek, który ma za zadanie wpuścić paliwo do środka, do naszego tłoczka. To jest zaworek, który siedzi sobie w środku, o tu, dokładnie tu, i on zostaje otwierany, wpuszcza paliwo do środka, do naszej sekcji. Ale sytuacja jest jaka? Sytuacja jest tego typu, że te zaworki mają niestety bardzo duże mankamenty. Jeżeli psikus się jakiś robi, to pokażę Wam, nie wiem, czy to widać, czy nie widać na nagraniu. Myślę, że będzie widać. Tu w tej części dolnej jest tak jakby jego zaworek od części, od strony tłoczka. I tu bardzo często, gęsto jest sytuacja tego typu, że spróbuje się zgromadzić, czy gromadzi się nagar, może nie nagar, jak po prostu brud, gromadzi się woda, która spowoduje jakąś tam delikatną korozję. Może ona nie zostaje na dłuższą chwilę, bo zostaje wyciśnięta. Mimo to jest w stanie zrobić, jak sobie doglądniemy tak bardzo dobrze, nie wiem, czy to widać na nagraniu. Może widać, nie widać. W każdym razie tu na każdym takim zaworku widać ślady korozji. Może to widać? Nie wiem, czy widać? Widzicie to? Halo? Widać? No, nic nie mówi. Dobra, w każdym razie musicie uwierzyć, ja to widzę. Widać wyraźnie, że tutaj się coś pojawiło. Jeżeli się tutaj Wam zgromadzi jakaś nieczystość, jakiś opiłek, bądź Wasz zaworek będzie pracował dłuższą chwilę pod jakimiś materiałami, czyli opiłkami, które wyklepią tą powierzchnię, no to zrobi się najnormalniej w życiu dołek i później jest taka sytuacja, że z tej sekcji Wam będzie uciekało paliwo. O, bardzo dokładnie będzie tutaj widać, jak sobie doglądniemy. Ten pomarańczowy taki nagar dookoła tłoczka, który jest tego stożka, świadczy o tym, że tutaj była niestety woda, która robiła jakąś kolosalną robotę. I to na tyle tego było długo w czasie, że odbiło się to niestety na zaworku. No i ta pompa właśnie w ten sposób trafiła w moje ręce. Bo gdyby nie woda, no to ja bym nie miał takiej pompy. No pewnie jeździłaby gdzieś tam dalej cała, a tak to została mi sprezentowana, bo niestety się działa. Tak to właśnie wygląda. To taki zaworek, który mały robił psikusa, ale robił, nie? To tak na międzymarginesie, to tak po na marginesie, nie? W każdym razie rzecz jest jaka. Mamy trzy tłoczki.
i równie dobrze mamy trzy takie zaworki. To są zaworki, które siedzą jeden, drugi, trzeci. Siedzą sobie trzy zaworki. No i co oprócz takiego zaworka mamy? Oprócz takiego zaworka nie mamy wiele. Mamy o-ring, który od razu mówię, wymieniajcie, nawet się nie zastanawiajcie, czy zakładać nowy, czy nie. Tak, od razu mówię, że tak, dlatego, że te o-ringi oryginalne, mimo że są silikonowe, niestety one się sypią. I później przychodzi na to już najnormalniej w życiu nasz dekielek, pokrywa naszego zaworku. To jest właśnie część pompy tutaj od boku, tak to właśnie wygląda, siedzi sobie tłoczek, siedzi sobie zaworek. No i dobra, wyciągamy nasz zaworek, wyłaś, wyleciał. Także kwestie, jeżeli macie problem właśnie z dobijaniem paliwa, czyli długim kręceniem, to już możecie mieć problem tutaj. Także regeneracja, już będziecie wiedzieli, w jaki sposób to zrobić. Dlaczego regeneracja? No bo wiadomo, każda ingerencja w naszą pompę, każde mycie, każde jakiekolwiek zabiegi, które powodują, że ta pompa zaczyna żyć dalej, to jest po prostu regeneracja najnormalniej w życiu, tak jak odpoczynek człowieka też jest regeneracją, mimo że nic nie robi, nie? Ale on się regeneruje, więc nie mówcie, że rozebranie pompy, wyczyszczenie jej, to nie jest regeneracja, bo to jest. Regeneracja wcale nie polega na tym, że trzeba coś szlifować, coś piłować, czy dorabiać, nie? Bo tam też takie rzeczy się zdarzają. No i dobra, mamy omówioną kwestię taką. No i pominę kwestię, że musicie taką pompę wykąpać, wymyć, wydmuchać z opiłek, z tego wszystkiego, nie? I przechodzimy do naszej części trzeciej. Od strony zewnętrznej mamy tutaj trzy takie śrubeczki. No i teraz co za co to odpowiada? No już wam zaraz powiem. Więc tak. Paliwo trafiło, niskie, zostało sprężone, zostało wytworzone jakieś tam wysokie ciśnienie za pośrednictwem naszego psikusa, który wpuścił paliwo i nie wypuścił. Przyjmijmy taką teorię. I co się dzieje? To paliwo musi zostać wyciśnięte tu. Więc jeżeli tu zaślepimy sobie, o teraz to będzie widać. Jeżeli tu zaślepimy sobie właśnie ten kruciec, który jest krucicem wyjściowym i dobijemy to paliwo, to ono powinno zostać dobite. Ale żeby tak się stało, co musi zostać spełnione? No wiadomo, paliwo doszło, musi być sprężenie tego paliwa i musi nastąpić jeszcze zablokowanie tego paliwa, żeby to paliwo nam z wysokiego ciśnienia nie uciekło. Bo ten zaworek utrzymuje nam ciśnienie niskie, tylko i wyłącznie wpuszcza nam do sekcji tłoczącej paliwo, ale na tym koniec. Jego rola się kończy. Ja wpuściłem, a ty się martw, co z tym paliwem zrobisz. Więc za taką część odpowiadają tutaj takie oto trzy kuleczki. Te kuleczki są z bardzo szlachetnego materiału. To nie są zwykłe kuleczki. Kurczę, czy widać te kulki na nagraniu? Cholera, nie widać. O, teraz. O, teraz te kuleczki widać. Mamy trzy kuleczki. Coś tu wyleciało, ale to chyba nieczystości z pomalowanej pompy. Mamy takie trzy kuleczki. To są kuleczki, które bardzo często mogą nam zrobić właśnie jakiś tam bardzo duży mankament. Dlatego jeżeli rozbieramy pompę, robimy jej sprawdzenie, czyszczenie, regenerację, udrożnienie i tak dalej, to bardzo dużym aspektem jest sprawdzenie właśnie tych oto tutaj kuleczek. Także ta powierzchnia na tych kulkach naprawdę musicie sprawdzić, ona musi być idealna. O ile teoria zakłada, że one się nie zużywają w praktyce, o tyle ja wam niestety muszę powiedzieć, że zużywają się. Może się okazać, że taka kulka dostała jakiegoś opiłka, takiego twardszego materiału, coś tam się zaczęło łuszczyć. Ta kuleczka się zrobiła nie idealna, gładziutka, tylko już taka delikatnie porowata i ona wtedy będzie robiła nam jakiego psikusa? Otóż takiego, że paliwo po nabiciu do pompy, po nabicie paliwo do pompy tutaj, do tego kruczca, przy przestaniu kręcenia silnikiem, to paliwo zostanie z powrotem spuszczone do
wpuszczone tak jakby po prostu do pompy, czyli to wysokie ciśnienie zostanie upuszczone. A żeby nie zostało upuszczone, to wygląda to w ten sposób. Tam wewnątrz mamy trzy kanaliki. Nie wiem, czy się uda mi to pokazać. Mamy trzy kanaliki. O, teraz to widać na nagraniu bodajże. I te kanaliki muszą być idealnie czyściutkie. Tam nic nie może się znajdować na dnie. Tam. Otworek musi być... Oj, teraz to będzie widać. Otworek musi być naprawdę idealnie gładziutki, czyściutki, bez jakichś tam opiłek i tak dalej. I tam już musicie niestety bardzo dobrze sobie zaświecić, oglądnąć tą powierzchnię, zrobić oględziny, jeżeli widzicie, że coś tam się zgromadziło, niestety do kąpania, do czyszczenia. Jeżeli zauważycie, że w tamtej części pompy coś jest, czego nie możecie się pozbyć, no niestety ta głowica prawdopodobnie nie będzie się już nadawała do niczego. Dlatego, że to już jest rzecz niewymienna części korpusu. No widziałem zabiegi, że ktoś tam próbował nawierty robić. Powodzenia, nie? Nawiert ok, ale potem nie uda się tego wypolerować. No ale rzecz jaka, jak już jesteśmy przy tym miejscu, to od razu wam mówię. Tam wewnątrz znajduje się właśnie ta kuleczka, którą wrzuciłem. I ona jest dociskana właśnie taką sprężynką. Taki kruciec mamy na śrubce. Sprężynka. I to jest dokręcone, wciśnięte, siedzi sobie w środku. I takich kuleczek mamy 3. Tak samo jak i mamy 3 sprężynki, 3 śruby. Tutaj już ile włożyłem? 2. Dobra, 3. Tu nie występuje żadna uszczelka, żaden o-ring, dlatego że to jest ciśnienie wysokie i żaden o-ring by nie wytrzymał ciśnienia. Jedynym uszczelnieniem jest ta powierzchnia tutaj. Dlatego te śruby muszą być bardzo solidnie przykręcone, bo one mają tam powierzchnię, do której się może nie przykleja, tylko do, z którą się ta powierzchnia jedna z drugą styka bardzo precyzyjnie i uszczelnia. Także trzymamy wkręcane, nie wylecą nam. O. Tak to właśnie wygląda. Także jak macie problem... Momencik, poczekajcie, bo ktoś się dobija. Dobra, tak to właśnie wygląda. Tu mamy skręcone nasze wysokie ciśnienie. Także pompę naszą mamy rozłożoną na części pierwsze. Jeżeli byście potrzebowali test takiej pompy zrobić, no to musicie najnormalniej w życiu wkręcić się w ten kruciec tutaj. Manometr sobie zapiąć. Tylko ze względów bezpieczeństwa nie polecam, nie proponuję. Chyba że musicie, to kupcie sobie bardzo dobry manometr, który będzie miał minimum te 2000 barów. Tyle musi niestety taka pompa nasza wycisnąć przy maksymalnym zaślepieniu. Jeżeli wyciśnie, ja jeszcze nie będę poruszał tematu dalej, niech się wypowiedzą inni, też trzeba im dać szansę. W każdym bądź razie mamy wszystko wytłumaczone po kolei. Jedyną rzeczą, której nie powiedziałem na żadnym filmiku, to jest tulejka wewnątrz, która jest taką samą tulejką jak w korpusie tutaj tej pompy, tego korpusu niskiego ciśnienia, na którym sobie ta część wałeczka goni. W każdym razie rzecz jest jaka. Jak robicie regenerację, pamiętajcie przede wszystkim, wykąpać taką pompę należy idealnie, a później bardzo skrupulatnie i bardzo sumiennie trzeba podejść do kwestii wydmuchania i wyczyszczenia, żeby tam nie pozostały nam żadne nieczystości. Także jak potrzebujecie zrobić regenerację, nie wiecie co, jak ugryźć, to myślę, że te filmiki wam wytłumaczą to. Chociażby kwestie zacierających się tłoczków, czy tych popychaczy szklaneczek, które robią bardzo duże spustoszenie. No czasem się może okazać, że i tłoczek się wam zablokuje. Ten główny, który jest od wysokiego ciśnienia. Też się może okazać taka sytuacja, że się wam po prostu zgromadziły opiłki gdzieś tutaj i ona się niestety zatarła. W
W każdym bądź razie składamy pompę. Ja wam zaraz spróbuję złożyć tą pompę tutaj, te trzy sekcje i wam pokażę, jak to wygląda. No i dobra, nie pokażę wam wszystkiego do końca, dlatego że okazało się, że gdzieś, kurczę, dwa ściski posiałem. W każdym bądź razie, żeby zmontować to, czy rozmontować tłoczki, pamiętajcie, będziecie potrzebowali o takich właśnie ścisków. Potrzebujecie trzy ściski takie. Dlaczego? Dlatego, że tymi ściskami musicie sobie do korpusu tutaj wcisnąć tłoczka, skręcić, drugiego wcisnąć. Ja tak zrobiłem po wciśnięciu, teraz wcisnę drugiego tłoczka. W tym momencie potrzeba ścisnąć dwa tłoczki, kolejne tu, żeby włożyć trzeci, i później jak już będzie wciśnięty, wciskamy tutaj tą rzecz. To nasze pseudo serduszko, któreśmy nazwali wcześniej, wchodzi tutaj nasz wałeczek później. No i wyciągamy ściski, nasza pompa już jest zmontowana. Także jak filmik się komuś przydał, liczę na tą łapeczkę w górę. Jak nie chcecie, to nie dajcie w ogóle, choć liczę na to. Jak subskrypcję sobie włączycie, to się przekonacie, że czasem informacje możecie jakieś uzyskać, które się wam przydadzą. Także póki co, do zobaczenia, nie dajcie się nabić w butelkę. Już wiecie, co piszczy w trawie, jak się składa pompa i z czego. Także do zobaczenia na następnym filmiku. Cześć, trzymajcie się, hej.